Pąsy warszawskie. Dąsy, pąsy. To znaczy pąsanie się, dąsanie się. Naród nieszczęśliwy, naród niezadowolony mimo wszystko i wyrzuca Biblię do śmietnika, na krzaki leci, na drzewa. W Rechodupkach Warszawy, na bruk, na ziemię, pod Cokołem, pod Cokołem. Tutaj jak jesteśmy pod pałacem, to w pałacu były targi książki. Proszę. Targi książki, jak już tak się okupili tymi książkami, to po co im chrześcijańskie pisma greckie, które są za darmo rozdawane? To właśnie o to chodzi, tym bardziej, że za darmo. I tutaj, proszę Państwa, jak były rozdawane przez niejakich gedeonitów, jeszcze patrzymy się na Teatr Studio, jesteśmy przy Teatrze Dramatycznym, no to oni jak pobierali, trzeba było nie brać Nowy Testament, bo tak mówicie, chrześcijańskie pismo greckie my mówimy, i wyrzucaliście do śmietnika, prawda? Polska nie chce czytać Biblii. Warszawa jest nieczytająca Pisma Świętego. Warszawa 3 dni pracuje tutaj, gdzie nie ma prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. I już nawet w środę rozglądają się za Wochenende. Czwartek, piątek, sobota, niedziela, najlepiej to, żeby to tak 2 tygodnie nic nie robić. I teraz, jak jeszcze oni pozamykają supermarkety, to co to będzie?